Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Zapewnia regularne wizyty lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje wymagany sprzęt medyczny, w tym respirator, ssak elektryczny, sprzęt jednorazowy oraz środki opatrunkowe. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tracheostomia to otwór w tchawicy, przez który wprowadza się rurkę tracheostomijną i prowadzi wentylację płuc. Zabieg pozwala na swobodne oddychanie dzięki dopływowi powietrza do płuc z pominięciem nosa, gardła i krtani. W opiece domowej należy zwracać szczególną uwagę na systematyczną pielęgnację przetoki z zachowaniem ogólnych zasad higieny. Do rutynowych czynności należy wymiana opaski mocującej rurkę, wymiana filtra antybakteryjnego oraz łącznika między respiratorem a rurką tracheostomijną, tak zwanej przestrzeni martwej. Przed przystąpieniem do wykonania czynności przygotuj rękawiczki, kompresy jałowe, nożyczki, środek dezynfekcyjny zalecony przez lekarza, filtr antybakteryjny, łącznik, tak zwaną przestrzeń martwą, opaskę mocującą rurkę, czerwony worek na odpady. Umyj i osusz ręce. Załóż rękawiczki. Usuń poprzedni opatrunek. Odkaź skórę wokół przetoki zaleconym środkiem do dezynfekcji, a następnie delikatnie oczyść skórę wokół przetoki. Natnij nowy kompres i wyjmij nową opaskę z opakowania. Usuń poprzednią opaskę mocującą rurkę. Delikatnie załóż nową opaskę po jednej stronie, przeciągając tasiemkę pod głową chorego i zamocuj jej drugi koniec. Ważne! Zachowaj ostrożność przy wymianie opaski, która zabezpiecza rurkę przed wysunięciem się z tchawicy. Załóż nowy opatrunek. Wyjmij nowy łącznik, przestrzeń martwą oraz filtr antybakteryjny z opakowania i połącz je ze sobą. Odłącz poprzedni łącznik oraz filtr antybakteryjny i wyrzuć do pojemnika na odpady. Połącz nowy filtr antybakteryjny z łącznikiem, tak zwaną przestrzenią martwą, do respiratora. Zdejmij rękawiczki. Uporządkuj sprzęt. Umyj ręce. Ważne! Rodzaj sprzętu medycznego oraz częstotliwość wymiany ustala lekarz prowadzący. Pamiętaj, zastosowane w filmie metody postępowania są wyłącznie propozycją. Każdy pacjent objęty opieką zespołu opieki długoterminowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie uzyska indywidualne zalecenia dostosowane do własnych potrzeb.